Słuchajcie, żarty się skończyły. Jest naprawdę niezłe piwo na stole. Kupione w GS-ie w Gucinie koło Łasku z drugiego browaru w Łasku, czyli browaru Wifling, który jest takim browarem przyległym do wytwórni win owocowych Kolwin. Kolwin, Łask, ulica Pikarnicza 2. Oni mniej więcej od roku mają instalację bodajże z Niemiec i produkują piwa. Produkują piwa, które mają minimum 6% alkoholu, a to piwo, które jest właśnie dzisiaj, kupione właśnie w GS-ie za 2,50 z butelką oczywiście. Piwo łaskie, jasne, pełne, podwójnie chmielone. Czyli ten trend dobrego chmielenia dotarł również do firmy Kolwin. I co my tutaj mamy? Zawiera słód jęczmienny, pasteryzowane, podwójnie chmielone, alkoholu 8% objętości. Także nie będzie łatwo, nie będzie lekko. Jak widzieliście na nagraniach z Łasku, Koreb jakoś tam obronną ręką wyszedł, jeżeli chodzi o piwo lane na rynku. Natomiast jestem cholernie ciekaw, co zaprezentuje swoim poziomem Kolwin, czyli browar Wifling. Ach, to jest naprawdę rzecz tania i mocna. Nie czuć słodkiego aromatu na razie z butelki. Dobra. Zapowiada się nieźle. Tutaj chciałem taką małą dygresję. Kiedyś były za mną trzy takie ładne topole wysokie na 20 metrów, ale już ich nie ma, także Lex Szyszko działa również na prowincji. Mamy teraz widok na horyzont. No, skupmy się na piwie. Piana niska, barwa klarowna, złota. Słodowy aromat, jak najbardziej. Ale alkoholu nie czuć. 8%, a w aromacie jest stabilnie. Czyli po prostu strong lager. Weźmy łyka. Słodyczka. Jest słodyczka. Motyw podwójnego chmielenia jest chyba tylko dla takich fascynatów jak ja, że zobaczą takie piwo i się skuszą, że może coś tam jest trochę chmielenia jakiegoś więcej zapodane, ale nie wierzcie w to. Browar Wifling to jest target tanio, ma być tanio i z potężnym kopem, więc kop jest, ale trzeba powiedzieć, że alkoholu naprawdę tutaj nie ma agresywnego, nie ma chamskiego, nie ma jakiegoś wychodzącego spirytusu. Jest to po prostu jasny strong lager i na tym moglibyśmy zakończyć, ale jeszcze chcę słowo o GS-ie, właśnie w którym kupiliśmy to piwo. Ja poprosiłem właśnie o butelkę piwa, natomiast kuzyn Andrzej sięgnął, słuchajcie, jak w Czterech Pancernych. Słynna scena, czy jest chleb. Tak, wczoraj był rano i wiadomo, jak dawali coraz więcej Tomuś z czereśniakiem, coraz więcej pieniędzy na stół, to coraz bardziej zbliżała się data dostarczenia tego chleba, aż w końcu ten chleb wylądował na stole, ale w międzyczasie oni brali te ogórki takie kiszone, bardziej kiszone z tego słoja, czy z jakiegoś takiej kamionki i sobie zajadali. Właśnie w tym GS-ie aż żałuję, że nie zrobiłem przebitki. Właśnie Andrzej poprosił, były takie słoiki w takim plastikowym zbiorniku 5-litrowym i takie ogóry małosolne ze słoika na wagę można było poprosić. Oczywiście przed tym sklepem skonsumować. Oczywiście jak wyszliśmy sobie zrobić zdjęcie z tymi wiekopomnymi piwami, natychmiast podjechała policja. Ale co ciekawe, nie sprawdzili zawartości promili u kierowcy. Wyszłoby 0,0 jak najbardziej. U pasażera może trochę byłoby więcej, ale to było ciekawe, że policja podjechała, a jednak nie odważyli się podejść i sprawdzić. Także
Może jednak jest pewna obawa co do tego GS-u, takiego na rozdrożu, że tam może niezbyt ciekawe klimaty są odnośnie klienteli. Słodkawe, mocne, za 2 złote. No i tyle. Dziękuję.